Stadion.net prezentują 20 największych stadionów świata. USA, Katar, ale też Afryka. 20 najpotężniejszych, robiących największe wrażenie obiektów, które chciałbyś zobaczyć na własne oczy. Czy któraś pozycja Cię zaskoczy? Przekonajmy się. Przygotuj się na stadionowe Eldorado. Oto 20 stadionów, na których grano lub gra się w piłkę nożną bądź futbol amerykański z największą pojemnością na świecie. Miejsce 20. Jordan Hare Stadium. Pojemność 87 451. Auburn. Kiedy Auburn University otwierali swój główny stadion w 1939 roku, mieścił on tylko 15 tysięcy widzów. Ale jak wiele uczelni w USA, musieli na przestrzeni lat wiele razy powiększać trybuny i dziś są na dobrej drodze do pułapu 90 tysięcy. Jednak mania wielkości w Stanach Zjednoczonych każe nam się spodziewać tam jeszcze większych aren. Miejsce 19. Ben Hill Griffin Stadium. Pojemność 88 548. Gainesville. Największy stadion Florydy rozpoczął swój byt w 1930 roku, ale był wówczas dużo skromniejszy. Posiadał 21 769 miejsc. Dzisiejsza skala to efekt rozbudów z lat 1991-2003. Obiekt jest 12. największym stadionem w Stanach Zjednoczonych. Miejsce 18. Lucille Stadium. Pojemność 88 966. Lusail. Arena finału Mistrzostw Świata robi wrażenie nie tylko dzięki rozmiarowi. Na złocistej fasadzie obiektu występują misterne trójkątne wzory, inspirowane dawnymi katarskimi lampami. Efekt ten został osiągnięty dzięki 4200 trójkątnym płytom aluminiowym o łącznej powierzchni 60 tysięcy m2. Całość jest połączona z główną konstrukcją stalową areny za pomocą 4672 łączników. Miejsce 17. Rose Bowl. Pojemność 89 702. Pasadena. Trudno znaleźć w USA drugi stadion tak zasłużony dla piłki nożnej. Tak, ta przestronna arena gościła piłkarskie finały Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. Kiedyś obiekt ten mieścił znacząco ponad 100 tysięcy kibiców, ale dziś niestety jest już mniej pokaźny. Miejsce 16. Wembley Stadium. Pojemność 90 tysięcy. Londyn. Zna go pewnie każdy fan piłki nożnej. Kiedy otwierano pierwsze Wembley w 1923 roku, stadion mógł pomieścić 123 tysiące widzów. Obecnie arena nie jest już tak potężna, choć pojemność na poziomie 90 tysięcy wystarczyło na drugie miejsce w Europie. Znany jest z wielkich imprez oraz z porażek Anglików w ważnych meczach. Miejsce 15. Cotton Bowl. Pojemność 92 100. Dallas. Choć w przeszłości obiekt gościł zespoły NFL czy MLS, a nawet mecze Mistrzostw Świata, obecnie pozostaje największym stadionem w USA bez drużyny gospodarza. Cotton Bowl znany jest za to z meczów pomiędzy drużynami Oklahoma i Texas, rozgrywanych w środku corocznego jarmarku stanowego. Niezły rozmach jak na stadion na dożynki. Miejsce 14. Sanford Stadium. Pojemność 92 746. Athens. Kiedyś był znany z wagonu kolejowego służącego za loże VIP. Do dziś jest rozpoznawalny dzięki żywopłotowi wokół boiska. Ciekawa ozdoba, ale na takim gigancie można jej nie dostrzec. Tak czy inaczej przysporzył stadionowi Sanforda potoczną nazwę Między Krzakami. Miejsce 13. FNB Stadium. Pojemność 94 736. Johannesburg. To zdecydowanie największy stadion Afryki, a to dzięki rozbudowie przeprowadzonej przed Mistrzostwami Świata 2010. Inwestycja była warta 440 milionów dolarów, ale później cena okazała się zawyżona przez zmowę wykonawców. Było warto dla bramki Trzabalali na inaugurację turnieju. Miejsce 12. Spotify Camp Nou.
Pojemność 95572. Barcelona. Nie trzeba nikomu przedstawiać stadionu, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Obiekt ten odwiedzają pielgrzymki, a arena, która widziała już wszystko, wciąż chce więcej. Po przebudowie, którą obecnie przechodzi, zawita do klubu 100. Stadionów, które mają 100 tysięcy pojemności lub więcej. Miejsce 11. Melbourne Cricket Ground. Pojemność 100 tysięcy 24. Melbourne. A propos klubu 100, australijski stadion przekroczył magiczną granicę o 24 miejsca. Trzeba oddać gigantowi z Melbourne, że ma aż 95 tysięcy miejsc siedzących, czyli jest w ścisłej czołówce tzw. all-seaterów. Istnieje już grubo ponad 150 lat, a obecnie na mecze towarzyskie zjeżdżają tu największe kluby Europy w ramach zagranicznych tournée. Zanim poznacie top 10 najpotężniejszych stadionów świata, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz zostawieniu komentarza. A my z Australii lecimy znów do Stanów. Miejsce 10. Bryant Denny Stadium. Pojemność 100 tysięcy 77. Tuscaloosa. W Alabamie czeka na nas obiekt, który do granicy 100 tysięcy miejsc dobił dopiero w 2010 roku. Ale w swoim stanie nie miał sobie równych już od lat 60. XX wieku. Aż dziw, że w oryginalnej formie nie kosztował nawet miliona dolarów. Matematykom nie śniła się liczba renowacji, których stadion doświadczył na przestrzeni wieków. Miejsce 9. Texas Memorial Stadium. Pojemność 100 119. Austin. Od początku poświęcony był weteranom. Najpierw tym z I wojny światowej, później z drugiej i kolejnych, w których brali udział mieszkańcy Teksasu. Jedyny stadion z grupy 100 tysięczników, który ma jeszcze miejsce na całą dodatkową trybunę. Jest więc potencjał na zostanie nawet największym stadionem na świecie. Miejsce 8. Neyland Stadium. Pojemność 101 915. Knoxville. Gdy otwierano go po półrocznej budowie w 1921 roku, mieścił 3200 widzów na małej zachodniej trybunie. Rozmiar tego stadionu to efekt monstrualnego zapotrzebowania na bilety. W 2005 roku średnia widownia przewyższała nominalną pojemność o aż 5000 osób. Miejsce 7. Tiger Stadium. Pojemność 102 321. Baton Rouge. Dziś to jeden z najbardziej znanych stadionów w USA. Często nazywany najbardziej nieprzyjaznym miejscem do rozgrywania meczu przez przyjezdnych. Dlatego nie dziwi ukuty przed laty przydomek Death Valley, Dolina Śmierci. Wyjątkowo gorąca atmosfera, frekwencja regularnie ponad granicą 90 tysięcy i strome trybuny budzą respekt. Miejsce 6. Kyle Field. Pojemność 102 733. College Station. Ten obiekt należy do zaszczytnego grona 100 tysięczników dopiero od 2014 roku, ale już wsławił się, przyciągając na trybuny nad komplet ponad 110 tysięcy widzów. Tym samym pobił rekord futbolu uniwersyteckiego w Teksasie, a nie ma drugiego stanu w USA, gdzie futbol byłby tak popularny. Miejsce 5. Ohio Stadium. Pojemność 102 780. Columbus. W latach 20. i 30. trybuny zapełniały się rzadko, spełniając obawy sceptyków co do budowy wielkiego obiektu. Później jednak nadeszły znacznie lepsze czasy i od 1944 roku rósł co dekadę. Arena słynie z nawiązań do architektury starożytnego Rzymu. Miejsce 4. Beaver Stadium. Pojemność 106 572. University Park. Pierwotnie Beaver Field stał około 1,5 km na zachód od jego ostatecznej lokalizacji. Powstał w 1909 roku, początkowo z drewnianymi trybunami, a w 1936 roku zastąpiły je nowe, ze stali. I właśnie te konstrukcje o pojemności 30 tysięcy widzów w całości przeniesiono o milę na wschód. Można? Można. Obecnie jego najwyższe miejsca znajdują się w 112 rzędzie.
Miejsce trzecie. Michigan Stadium. Pojemność 107 601. Ann Arbor. Stadion, który otwiera top 3, nazywany jest przez Amerykanów po prostu The Big House. I trudno im się dziwić. To absolutnie największa na świecie arena o jednopoziomowych trybunach. Mieściłaby znacznie mniej widzów, gdyby otrzymała krzesełka, ale ławki są częścią jej akademickiej atmosfery. Miejsce drugie. Rangrado Mayday Stadium. Pojemność 114 tysięcy. Pjongjang. Choć koreańskie dane mówiły o pojemności 150 tysięcy miejsc, sami policzyliśmy je jedno po drugim i nie daliśmy się nabrać na propagandową liczbę. Kiedy w Seulu zbudowano stadion olimpijski, sąsiedzi zza miedzy zrobili się zazdrośni i postawili sobie jeszcze większy obiekt. Szachmat. Stadion ustanowił m.in. rekord frekwencji dla zawodów zapaśniczych w 1995 roku. Oglądało je z trybun 190 tysięcy widzów. Kolorystyką trybuny przypominają stadion Rakowa Częstochowa. Miejsce pierwsze. Bristol Motor Speedway. Pojemność 153 tysiące. Bristol. Największy stadion świata to na co dzień tor wyścigowy, ale jednocześnie obiekt sportowy o najbardziej pokaźnych, zwartych trybunach wokół pola gry. Dzięki temu możliwe jest przeobrażenie go tymczasowo w stadion futbolowy, zależnie od zapotrzebowania. Bristol Motor Speedway dzierży również rekord Guinnessa dla największej w historii meksykańskiej fali. Na meksykańską falę czekamy również w komentarzach. Napiszcie, stadion z którego kraju zaskoczył Was na liście. Tymczasem my się odmeldowujemy i czekamy na Was przy okazji następnych materiałów. Do zobaczenia!